Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Dzisiaj mamy gościa specjalnego na początek. Europarlament trzęsie się od afery korupcyjnej. Afery, która dotyka również polskiego Senatu, zgodnie z tym, co pisał tygodnik Gazeta Polska. Osoba, polityk z Maroko, który miał korumpować polityków europejskich, jest obecnie ambasadorem Maroko w Polsce i to on docierał potem do polskich polityków, był przyjmowany w Senacie, zorganizował specjalny wyjazd do Maroko polskich polityków. Mimo ostrzeżeń polskich władz, marszałek Senatu nie posłuchał go, nie posłuchała opozycja. I chyba o jednej sprawie jeszcze muszę Państwa uprzedzić. No, w związku z wystąpieniem do sądu TVN-u, słuchanie mnie może być niebezpieczne, ponieważ TVN chce zakazać telewizji polskiej, niezależnej PR i wszystkim innym cytowania Tomasza Sakiewicza, no więc nie wiem, czy Państwo cytując mnie nie narażają się na jakąś odpowiedzialność, uprzedziłem. A teraz przechodzimy do Dominika Tarczyńskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości, który bada aferę korupcyjną w Europarlamencie. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Ta afera zaczęła się od afery katarskiej, od wiceszefowej parlamentu, która została aresztowana za przyjmowanie siatek, dosłownie siatek pieniędzy, razem z wieloma kolegami, między innymi z Włoch, ale też dotyczy to innych państw, przede wszystkim frakcji socjalistycznej. Jak szeroka jest ta afera? To jest największa afera w historii Parlamentu Europejskiego i właściwie nie ma skali, do której moglibyśmy mierzyć to, o czym dowiedzieliśmy się w połowie grudnia. To jest wydarzenie bez precedensu, absolutnie podważające wiarygodność wielu aktywności Parlamentu Europejskiego. Jeżeli chodzi o mnie, to cała wiedza wzięła się stąd, że jestem członkiem Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego do spraw Pegasusa. Ta komisja była używana przez Parlament Europejski jako taka pałka na polski rząd, między innymi na Polski, generalnie na rządy, które nie bardzo podobają się w Europie. No i okazało się, że ci, którzy zostali aresztowani lub ci, którzy są teraz już podejrzewani czy w stanie oskarżenia, zostali zatrzymani właśnie dzięki narzędziom i systemom deszyfrującym, takim jak Pegasus. Więc stąd pełna wiedza, bo w tej komisji śledczej, w której zasiadam, zasiadała ze mną aresztowana Ewa Kaili, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, oraz włoski komunista, poseł Cozzolino, któremu będziemy uchylać immunitet w środę. On jeszcze cieszy się wolnością, ale no, skoro służby wystąpiły o uchylenie immunitetu i to bardzo szybko, czyli w przyszłym tygodniu, to wydaje mi się, że także będzie zatrzymany. To jest człowiek, który swoją karierę rozpoczynał w komunistycznej partii Włoch, później stał się socjalistą, a teraz jest socjalistą i demokratą, bo zasiada z innymi byłymi komunistami, socjalistami, demokratami. I oni wszyscy bardzo dbali o praworządność w Polsce, ale ta sprawa Pegasusa ma swoją też polską odnogę, ponieważ ci ludzie z tej komisji przyjechali do polskiego Senatu, nakłaniając, żeby badać nielegalne używanie Pegasusa przez Polaków, a tymczasem nielegalnie używał go rząd Maroko i oni mieli stworzyć przykrywkę, miano przerzucić na Polskę odpowiedzialność za nielegalne używanie, a te łapówki między innymi temu służyły. Dokładnie tak. Chodzi o to, aby przerzucić odpowiedzialność na Polskę, co więcej, zakazać polskim służbom, służbom policyjnym, służbom specjalnym używanie jakichkolwiek narzędzi deszyfrujących. To miał być taki efekt mrożący. Znamy go właśnie z tych pozwów sądowych, które się pojawiają przeciwko mediom w Polsce, ale też w parlamencie takie narzędzia, takie zachowania, takie triki psychologiczno-polityczne były stosowane. Chodziło generalnie o to, aby służby przestały tak naprawdę kontrolować inne służby, bo mówimy tutaj o zaangażowaniu szefa służb Maroka, Yassine Mansouri, szef służb wywiadu marokańskiego, był tym, który spotykał się z ambasadorem Maroka w Polsce, człowiekiem, który organizował według doniesień medialnych całą siatkę korupcyjną, a ten oto
ambasador Maroka, który spotykał się z szefem służb marokańskich, spotykał się i zacieśniał stosunki z marszałkiem Grodzkim. Takie są fakty. Tutaj właśnie komisja z misją specjalną przyjechała do Senatu. Ja tak wiem, marszałek Grodzki na pewno jest znany z tego, że robił to charytatywnie. Nigdy w życiu żadnej łapówki nie wziął. To jest człowiek z krystaliczną uczciwość. Panie pośle, jak szeroka jest ta afera w ogóle? Bo mieliśmy wątek katarski, marokański, ale zdaje się, że w tle jest wątek rosyjski. I ilu to może dotyczyć europosłów? Po pierwsze mieliśmy wątek marokański, po drugie mieliśmy wątek katarski, mieliśmy także lobbowanie za sztuczną inteligencją, mieliśmy lobbowanie za kryptowalutami, ale także te pieniądze, które wpływały z banków panamskich, mówimy tutaj o 60 milionach dolarów, wpływały do kilku posłów, którzy są albo aresztowani, albo oskarżeni, ale mówi się o tym, że było ich 60 i proszę pamiętać, że bardzo szybko media wyłapały, że między innymi Ewa Kaili w trakcie debat, kiedy je prowadziła, nie pozwalała posłom na swobodną wypowiedź, a chodziło o debaty w sprawie Rosji. Kiedy Parlament Europejski debatował na temat sankcji, jakie powinny być wprowadzone, Ewa Kaili nie pozwalała, nie dawała tak naprawdę wypowiadać się krytycznie na temat Rosji, o tym pisał jeden z posłów niezależnych. I kiedy teraz przeglądamy wszystkie debaty prowadzone przez tych ludzi albo ich wystąpienia, no to de facto są to wystąpienia, które dawały owoc prorosyjski, tak politycznie, jak i finansowo. Nie mówię tylko o tym, że to między innymi dzięki ich sprzeciwowi diamenty rosyjskie nie zostały objęte embargiem, że one nadal do Antwerpii płyną, że na przykład system SWIFT bankowy nie został całkowicie objęty sankcjami i on był wykorzystywany przez bardzo długi czas, żeby pieniądze za diamenty rosyjskie wracały do Kremla, z Kremla pieniądze do rosyjskiej armii. Tych działań było bardzo dużo, a beneficjentem tych działań była Rosja, więc no, należy brać pod uwagę, że to, o czym wiemy na chwilę obecną, czyli Bitcoin, sztuczna inteligencja, Katar, Maroko, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Wiemy o tym, że 300 milionów euro Rosja przeznacza na lobbowanie w Parlamencie Europejskim. Jest te 60 milionów, które tam z Panamy przeszło na te już ujawnione afery, to zdaje się, że to jest kropla w morzu. Mówimy tak, o aferze nieporównywalnie większej, kompromitującą znaczną część parlamentu. Ilu europosłów może być to, przepraszam, umoczonych? Na chwilę obecną mówimy o 60 osobach, ale chciałbym zaznaczyć, że w przyszłym tygodniu rozpoczyna się trzecia runda przesłuchań. Będą zatrzymani kolejni posłowie, o których uchylenie immunitetu wnioskowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, więc jestem przekonany, że ta grupa 60 posłów na pewno się poszerzy. Stąd też mój wniosek o powtórzenie wszystkich głosowań, wszystkich rezolucji przeciwko Polsce, bo wiele z nich było przyjmowane bardzo małą, niewielką większością głosów. Gdyby nie skorumpowani politycy, te rezolucje nie byłyby przyjęte. Taką teorię, taką tezę można śmiało przyjąć, biorąc pod uwagę to, w ilu tematach oni lobbowali. Byli jak supermarket tak naprawdę, w którym przychodzi się i kupuje się albo pozytywną, albo negatywną opinię o danym państwie. Taką tezę też można wysnuć. Więc biorąc pod uwagę... Wyjątkowa nieuczciwość, wyjątkowe draństwo. A czy ci ludzie właśnie, którzy już są na liście skorumpowanych, oni byli jakoś mocniej, bardziej aktywni przeciwko Polsce? No bardzo aktywni, dlatego że Ewa Kaili była tą, która rozpoczynała lobbowanie za artykułem 7, rozpoczęcie całej procedury, czyli bomby atomowej przeciwko państwu członkowskiemu. Pan Celi, który organizował całą siatkę, po 2 czy 3 kadencjach zasiadania w Parlamencie Europejskim założył organizację pozarządową, jej siedziba naprzeciwko wejścia głównego do Parlamentu Europejskiego, przygotowywał raporty dotyczące Polski, raporty, w których nazywał Polaków białymi supremistami katolikami, i tam byliśmy porównywani między innymi do Korei Północnej czy Białorusi, do dyktatur. I na podstawie tych raportów zgłaszane były wnioski o pilne debaty o Polsce. Była pilna debata o Polsce, a później głosowane były rezolucje przeciwko Polsce. Więc to był mechanizm ludzi bardzo mocno zaangażowanych w ataki na Polskę. Te raporty można znaleźć. Rosjanie mogli się posługiwać tymi ludźmi do osłabienia Polski i osłabienia ewentualnej pomocy potem dla Ukrainy, no, skoro wiedzieli, że to Polska będzie tym głównym hubem pomocowym. No a kto na tym zarabiał politycznie i gospodarczo? Jeżeli były wstrzymywane
sankcje i pieniądze płynęły do Rosji, jeżeli były osłabiane sankcje i bardzo ważne elementy wyjmowane z tych sankcji, przekładane na następne terminy, to kto na tym zarabiał? Wiadomym było, że Polska jest krajem, który będzie pomagał, jako że jest krajem granicznym z Ukrainą, najbardziej, że nasza polityka wschodnia, że nasze spojrzenie na Rosję, nas patriotów, jest jednoznaczne i to głównie Polska była zagrożeniem strategicznym dla realizacji celów Putina, więc nie trzeba być naprawdę tutaj geostrategiem, aby zadać sobie pytanie, kto na tym zarobił. I nie mówimy tutaj o pieniądzach, bo pieniądze dla Rosji to jest kwestia wtórna. Kto na tym zarobił geopolitycznie? Beneficjentem tych działań, ataków na Polskę była Rosja. My możemy mówić, że chodzi o Saharę Zachodnią, jeżeli chodzi o Maroko, jeżeli chodzi o Katar, o dobry PR, ale to są wszystko elementy wtórne. Głównym beneficjentem była Rosja. Czy, skąd ta usłużność polskich europosłów wobec tej skorumpowanej grupy? Chodziło tylko o politykę, czy to może też był to wspólny układ korupcyjny? No, wiemy, że w Senacie aniołki nie zasiadają, tam są osoby z zarzutami albo takie, które mogły być zarzuty, gdyby nie immunitet. No to jest sprawa, to jest ewidentnie sprawa dla ABW i CBA. Tutaj służby muszą zbadać, czy doszło do złamania prawa, ale bardzo ciekawą rzeczą, ciekawostką dosyć egzotyczną jest to, że jedna z pań senator z Platformy Obywatelskiej ma za asystenta Marokańczyka. To jest sytuacja w polskim parlamencie dosyć niespotykana i no, każe zadać pytanie, jak to jest możliwe, że polska senator ma za asystenta Marokańczyka i bardzo chwali Maroko w kwestii Sahary Zachodniej. No więc tutaj ABW i CBA absolutnie powinny zbadać sprawę, czy nie doszło do złamania prawa, ale też bardzo ważnym jest to, że ja nie usłyszałem od początku grudnia żadnego komentarza w sprawie konkretnych osób aresztowanych lub podejrzewanych od polskich posłów, którzy zasiadają w grupie socjalistów i demokratów, czyli Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza czy Marka Belki. Ci ludzie w żaden sposób nie odnieśli się do tej afery, największej afery w historii, kilkudziesięcioletniej historii Parlamentu Europejskiego. Czy Europarlament nie powinien się rozwiązać? No mamy taką skalę korupcji, przy której no nie sposób przeprowadzić głosowania, w której oni nie będą mieli istotnej roli. No to czy po prostu jest sens dalej ciągnąć tym Europarlamentem, na którym największą frakcją może się okazać frakcja tych, którzy brali. No ja myślę, że to jakby wnioski będą wyciągnięte po tych najbliższych głosowaniach, no, najbliższych przesłuchaniach w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, ile posłów będzie zatrzymanych, zobaczymy, co zeznają, ilu posłów wykaże się zaangażowanie w tą siatkę, ale faktycznie zarzuty dotyczą drugiej, największej grupy politycznej, czyli socjalistów. No i pytanie jest, jaka jest przyszłość parlamentu, nie tylko tych dokumentów, które zostały przyjęte, rezolucji i tak dalej, no ale przyszłości, no jak funkcjonować, kto tych ludzi zastąpi, kto będzie nowym wiceprzewodniczącym parlamentu, kto będzie w komisjach. Przypomnę, w komisji Pegasusa zasiadały 3 osoby oskarżone, podejrzewane lub będące w kręgu korupcyjnym, to znaczy Ewa Kaili, wiceprzewodnicząca, była razem ze mną w komisji śledczej, poseł Kozolino, któremu uchylamy immunitet w środę, oraz Maria Arena, osoba, której nazwisko bardzo często pojawia się w kontekście tej afery, właśnie zrezygnowała przedwczoraj z przewodnictwa podkomisji do spraw praw człowieka. Więc pytań jest bardzo dużo. Zobaczymy, ile nazwisk potwierdzi się, ile nazwisk zostanie potwierdzonych przez służby i sądy. Chciano oszukać w Polsce praworządności, ale trzeba znaleźć choćby kilku praworządnych w Europarlamencie. Z jednym z nich, którzy szukają sprawiedliwości i próbują wyjaśnić największą aferę w historii Unii Europejskiej, rozmawiałem właśnie. Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa EKR-u, Europejscy Konserwatyści Reformowani. Tam chyba jeszcze nie ma nikogo z zarzutami, prawda? Już tak nigdy nie było nikogo, oskarżonego, zatrzymanego na gorącym uczynku, ani posadzonego. Przypomnę, Ewa Kaili była zatrzymana de facto na gorącym uczynku, kiedy jej ojciec wychodził z walizkami. To nie były siatki, to były pełne walizki, 1,5 miliona euro, ale to były tylko drobne na wydatki, bo wiemy, że na przykład żona jednego z posłów oskarżonych zrobiła sobie zakupy przedświąteczne kartą, którą otrzymała od Maroka za 100 tysięcy euro, więc... No, coś trzeba na święta było kupić. Ale już to sobie żartujemy, natomiast Unia Europejska przeżyła gigantyczny kryzys. Trzeba wstrząsnąć tą instytucją, bo ci, którzy chcieli nas uczyć praworządności, to po prostu złodzieje, łapówkarze, oszuści.
I trzeba to towarzystwo rozpędzić, zanim zawali się cały projekt i go natychmiast poprawić. Bardzo dziękuję. Dominik Karczyński był moim państwa gościem.